Czyli wrócił ten sen. Tak. Proszę go opisać. Nie mogę. Proszę spróbować. To ważne dla pana terapii. Wstaję rano, włączam komputer, a tam Windows Millennium. I co dalej? Jasno niebieskie tło, mało ikon na pulpicie, widzę Netscape i IE5.0. Klika pan w coś? Nie, boję się, patrzę tylko na ekran. I wtedy się pan budzi? Nie, format C zaczynam robić, nie wiem dlaczego. I wtedy się pan budzi? Nie, instaluję XPK i Need for Speed Porsche. Odpalam i auto mi jedzie tak. Nie ma pan 3D Fixa? I mam Celerona 300 i tylko 32 MB RAM. I wtedy się pan budzi. Nie. Gram z taką gównianą płynnością. Rozumiem. Panie Zbyszku, niestety pana obecny stan jest złożony i wynika między innymi z problemów z pana relacjami w dzieciństwie. Jak to? Kolegom pewnie wszystkim działało dobrze, prawda? Rozmawiali o tym. Pan też chciał. Max Payne pewnie w ogóle nie poszedł. IU 2? Tony Hawk? Simsy tylko, ale nie mówiłem nikomu. No właśnie. Panie Zbyszku, jest tylko jedno rozwiązanie. Jakie? Musi pan kupić teraz najlepszy komputer gamerski. Topowa grafika, duży dysk SSD, procesor z najwyższej półki. RAMu tyle, ile płyta główna przyjmie. Ale to będzie kosztować tyle, co samochód. Chce pan wyzdrowieć, czy będzie pan się teraz kosztami zasłaniał? No tak, no, chcę wyzdrowieć. No, to się rozumiemy. Zaraz wyślę panu receptę do sklepu komputerowego. Dobrze. Dziękuję, doktorze. Już? Tak, wyłączyłem nagrywanie. I co, dobrze wyszło? Tak, zaraz wyślę ten film do pana żony. Mega. A czy może pan do tej recepty dodać jeszcze gogle VR? Pewnie. To super, dziękuję. Żaden problem. To kiedy następna wizyta u mnie? No na wiosnę jakoś bym się chciał zapisać. Okej, wpiszę pana na marzec. A co pan wtedy kupuje? Motor.